To bramkowanie sygnałem EKG jest także sposobem na uniknięcie czy ograniczenie narażenia na promieniowanie jonizujące pacjentów. Nie trudno się domyśleć, że zastosowanie tej techniki i przedłużenie fazy akwizycji oczywiście zwielokrotnia narażenie na promieniowanie jonizujące pacjenta. Stąd w nowoczesnych tomografach stosuje się kilka sposobów na ograniczenie tego narażenia. Jednym z takich sposobów jest tak zwane bramkowanie prospektywne, czyli jest to rozwiązanie, w którym akwizycja następuje tylko i wyłącznie w fazie rozkurczu serca. W fazie skurczu aparat nie generuje promieniowania jonizującego. Oczywiście to rozwiązanie z kolei nie pozwala na ocenę motoryki serca i ogranicza możliwości badania jedynie do oceny stanu tętnic wieńcowych. W badaniu z bramkowaniem retrospektywnym z całego pakietu akwizycji, która odbywa się przez cały skurcz serca, wybierane są tylko te fragmenty, które dotyczyły fazy rozkurczowej serca. W tym badaniu mamy pełniejsze dane, w tym sposobie akwizycji mamy pełniejsze dane, ale niestety narażenie na promieniowanie jonizujące jest wyraźnie większe. Tak zwane badania fuzyjne, to znaczy łączące dane obrazowe uzyskane różnymi metodami, czy metodą rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej, a także metod radioizotopowych, takich jak SPET czy wreszcie PET, są bez wątpienia przyszłością medycyny. W tych technikach jesteśmy w stanie jednoczasowo, na jednym obrazie, na jednym panelu połączyć wartości różnych technik. I właśnie takim obszarem, gdzie zastosowanie badań fuzyjnych pokazuje swoją siłę, jest ocena składu blaszki miażdżycowej. Najczęściej to badanie wykonuje się w odniesieniu do aorty piersiowej czy tętnic szyjnych, gdzie blaszki te odpowiadają za tętniaki aorty czy udary mózgowe, ale niedaleka jest przyszłość, w której właśnie przy zastosowaniu aparatów 3-teslowych będzie możliwa także ocena składu blaszki miażdżycowej zlokalizowanej w tętnicach wieńcowych. Osobliwą zaletą badania rezonansowego serca jest możliwość oceny tak zwanego późnego wzmocnienia. Jest to fenomen związany z przenikaniem środka kontrastującego podawanego dożylnie w obrębie mięśnia sercowego. We wczesnej fazie badania oczywiste jest, że środek ten przez drożne naczynia wieńcowe penetruje dużo sprawniej w obręb mięśnia sercowego niż w obszary zaopatrywane przez tętnice zmienione i tętnice niedrożne. Stąd też na podstawie wczesnej fazy badania pokontrastowego mięśnia sercowego możliwe jest określenie tych obszarów serca, które są niedokrwione. Zaobserwowano jednak, że po upływie mniej więcej 10 minut następuje jeszcze jeden fenomen, a mianowicie środek kontrastujący zalega w tych obszarach mięśnia sercowego, które są uszkodzone w sposób nieodwracalny. Ta technika badania to tak zwany late enhancement, czyli technika późnego wzmocnienia, i pozwala ona na odseparowanie części mięśnia, które są prawidłowo ukrwione, od części mięśnia, które są niedokrwione,
i części mięśnia sercowego, które są nieodwracalnie uszkodzone. Jest to ten atut, który nie jest osiągalny w innych technikach obrazowych. Nie jest możliwe rozpoznanie blizny pozawałowej w tak ewidentny sposób w przypadku zastosowania techniki tomografii komputerowej.